Wolne głosy, zagranica, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Za nami wybory do rosyjskiej Dumy. Te wybory odbywały się przez 3 dni od piątku do niedzieli. Niespodzianki nie było. Wygrała partia proputinowska Jedna Rosja, która ponownie uzyskała samodzielną konstytucyjną większość. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszym gościem, a jest nim pan dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Centralna Komisja Wyborcza Rosji dzisiaj podała wyniki tych wyborów po przeliczeniu wszystkich głosów, 100% oddanych głosów. Zobaczmy, jak te wyniki się ukształtowały. W Dumie zasiada 450 deputowanych. Połowa z nich jest wybieranych w głosowaniu proporcjonalnym z list partyjnych. Druga połowa w okręgach jednomandatowych. W ramach głosowania proporcjonalnego Jedna Rosja uzyskała 49,82% głosów. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej 18,93%. Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji 7,55%. Sprawiedliwa Rosja za prawdę 7,46%. Nowi Ludzie 5,32%. W ramach głosowania w jednomandatowych okręgach wyborczych kandydaci Jednej Rosji zdobyli 198 mandatów. Komuniści 9, Sprawiedliwa Rosja za prawdę 8, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji 2, pozostali kandydaci zdobyli 8 mandatów. Także wygrała partia proputinowska Jedna Rosja. Panie doktorze, jak interpretować te wyniki? Czy to jest sukces Putina? Tak, dlatego że cel polityczny został osiągnięty. W tych wyborach Jedna Rosja miała uzyskać konstytucyjną większość, czyli potwierdzić ten mandat, który był uzyskany w poprzednich wyborach, znaczy w trakcie tak zwanych poprzednich wyborów. I wydaje się, że jakby ten główny cel polityczny tutaj został osiągnięty. Ja też uważam, że on został osiągnięty relatywnie niewielkim kosztem, dlatego że oczywiście to, co dotyczyło jakby samej organizacji procesu głosowania i to, co się działo w trakcie tych dni, kiedy przebiegało głosowanie, no budzi szereg wątpliwości. Spływają wciąż jakby informacje dotyczące tego, w jaki sposób manipulowano tym procesem i skala fałszerstw jest oceniana na około 30%. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę jakby takie koszty społeczne, czy na razie koszty międzynarodowe, one są relatywnie niewielkie, więc jakby Kreml uzyskał to, co chciał uzyskać. I jeszcze może na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, bo my oczywiście używamy tutaj pojęcia wybory, prawda, wyniki wyborów, mówimy o parlamencie, ale przypomina mi się tutaj taka fraza z miasteczka Twin Peaks, tak? Sowy nie są tym, czym się wydają. Te pojęcia, których używamy w odniesieniu do rzeczywistości rosyjskiej, nie są tak naprawdę tym, czym są wybory w rozumieniu w pełni demokratycznym, czy parlament w rozumieniu takiego języka, którego używamy w krajach demokratycznych. Będziemy jeszcze to wszystko analizować, natomiast na początku chciałbym zapytać o komunistów, ponieważ wygrała partia proputinowska Jedna Rosja, natomiast drugie miejsce zajęli komuniści, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. No i być może to może dziwić polską opinię publiczną, że tyle lat po upadku Związku Sowieckiego komuniści są bardzo silni w Rosji. Co to są za komuniści? Jaki jest ich program? Czy oni chcą przywrócenia Związku Sowieckiego, czy jednak jest to no, inne myślenie komunistyczne niż te 30 lat temu? No właśnie, znów jakby nawiązuje do tego, że musimy odpowiednio zdekodować te nazwy, którymi się posługujemy. Otóż partia komunistyczna, podobnie zresztą jak partia LDPR, którą państwo pokazywali tutaj wcześniej na slajdzie, to jest tak zwana koncesjonowana opozycja. Znaczy to są takie partie, które są tylko z nazwy opozycyjne, bo na ich, tak powiem, obecność w parlamencie zezwala Kreml. One się mieszczą jakby w logice funkcjonowania tego systemu władzy. I biorąc pod uwagę, jeśli już mówimy o samych komunistach, biorąc pod uwagę te silne resentymenty względem Związku Radzieckiego, które były obecne i w latach 90. i one do pewnego stopnia utrzymują się nadal wśród sporej części społeczeństwa po dzień dzisiejszy, oczywiście ta partia jakby jest takim stałym elementem krajobrazu politycznego. Z tym nie należy oczywiście wiązać jakichś tutaj ścisłych, przynajmniej obecnie, jakichś ścisłych
ścisłych tutaj konotacji, nie wiem, z planem restytucji realnie tego systemu radzieckiego, bo ja myślę, że ani tutaj ci czołowi politycy, tacy jak Ziuganow, tak, od lat tutaj będący pewną taką, pewnym takim personalnym symbolem tego środowiska, nie wierzą w możliwość restytucji. Natomiast to jest takie ugrupowanie, które no właśnie odwołuje się i do kwestii tej spuścizny poradzieckiej, i kwestia pamięci historycznej, i ta agenda socjalna zawsze jest tutaj też w jakiś szczególny sposób podnoszona, a więc takie elementy, no, które gdzieś tam nawiązują oczywiście do tych zasad takiej sprawiedliwości społecznej rozumianej w takim dawnym ujęciu, ale bez oczywiście jakichś tutaj jakby realnych, no nie wiem, planów restytucji tego systemu, który skończył się w roku 91. Tak podsumowując, kogo mamy w parlamencie rosyjskim? Jakie siły polityczne mamy w Dumie? To trzeba powiedzieć, że mamy tam putinowców, komunistów i nacjonalistów, bo te trzy pierwsze wyniki poszły do jednej Rosji, do Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i do Partii Liberalno-Demokratycznej Rosji, która jest właśnie tą partią taką nacjonalistyczno-mocarstwową. Tak, tylko zwróćmy uwagę, że właśnie LDPR osiągnęło no, relatywnie niski wynik, tak, w ramach tego układu politycznego akceptowalnego przez Kreml, co może być też takim sygnałem, że osoby, które jednak zdecydowały się wziąć udział w tym głosowaniu, jednak są na obecnym etapie, i to też zresztą wynikało z sondaży przeprowadzanych w Rosji w ostatnich miesiącach, są mniej podatne na tą retorykę taką nacjonalistyczno-mocarstwową, że jednak te elementy związane z agendą socjalną, jakby z rozwiązywaniem pewnych problemów, które dotyczą tu i teraz społeczeństwa rosyjskiego i wielu obywateli Federacji Rosyjskiej, że one jednak są bliższe, czy trafiają jakby na tutaj lepszy grunt. Stąd też ten wynik LDPR-u, tak jak mówię, no, wpisujący się generalnie w krajobraz, ale jednak nieco niższy niż pewnie oczekiwał sam Żyrinowski, co jest, myślę, też na obecnym etapie dość znamienne. Przejdźmy teraz zatem do tej opozycji realnej. I takim głównym przedstawicielem opozycji realnej, niekoncesjonowanej jest Aleksiej Nawalny, który siedzi od lutego w więzieniu i jeszcze trochę posiedzi, jeszcze 2 lata spędzi w zakładzie karnym, ponieważ został skazany na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. On siedzi w więzieniu, ale na pewno jakąś strategię na te wybory obrał. Czy głosował, czy być może rekomendował kogoś, na kogo powinni jego zwolennicy zagłosować? Tak, znaczy tak jak pan redaktor zauważył, rzeczywiście tą realną opozycją, czy symbolem tej realnej opozycji jest Aleksiej Nawalny i struktury, które funkcjonują pod jego egidą, szeroko rozumiane. Z tym, że jakby funkcjonowanie tych struktur w okresie bezpośrednio poprzedzającym dni głosowania, no, zostało bardzo mocno ograniczone. Czy polityka Kremla opierała się na tym, by no, zneutralizować maksymalnie to ryzyko. W związku z tym podjęto bardzo drastyczne decyzje, włącznie z uznaniem tych struktur, które funkcjonują wokół Nawalnego, za organizacje ekstremistyczne. Tutaj decyzje sądów rosyjskich, czy decyzja sądu rosyjskiego z czerwca bieżącego roku, co rzecz jasna jakby no, wyeliminowało jakiekolwiek ryzyko no, wystąpienia jakichś tutaj niekontrolowanych, tak powiem, zdarzeń w trakcie dni głosowania. I w związku z tym te środowiska opozycyjne zdecydowały się na coś, co nazywa się tak zwanym mądrym głosowaniem. To polega na tym, że no, skoro wyborca nie ma realnego wyboru, tak, w trakcie dni, w tych dni głosowania, no bo to, co się odbywa, jest pewnym kontrolowanym plebiscytem i nie ma tu realnej konkurencji. W związku z tym sygnalizowano i stworzono jakby specjalną też aplikację do tego, aby podpowiadać wyborcom, którzy nie mają ochoty popierać partii władzy, na jakich kandydatów z innych ugrupowań niż jedna Rosja powinno się głosować w poszczególnych okręgach wyborczych. I w związku z tym, żeby to jakby zminimalizować, tak, te tutaj no, jakieś polityczne korzyści, które i tak planował osiągać Kreml. I stąd oczywiście między innymi bierze się ten wynik komunistów, tak, bo na ten dobry rezultat też złożyła się właśnie ta strategia, tak, głosowanie na kandydatów nie jednej Rosji, no i tutaj oczywiście wskazywanie, a najwięcej wskazań właśnie
właśnie było na tych kandydatów, którzy startowali z list komunistów. No co jest takim, no jakimś tam powiedzmy, jakąś taką próbą właśnie no, minimalizacji tych strat i uderzania na tyle, na ile można w ramach tego ograniczonego pola manewru we władzę. Czy jest jakaś partia, która funkcjonuje w systemie rosyjskim, która nie należy do tej opozycji koncesjonowanej? Czasami można przeczytać, że taką partią jest partia Jabłoko. Czy to jest no, jakaś taka realna siła polityczna, która jest w stanie no, z pełną mocą wiarygodnie i przekonująco krytykować reżim? Nie, obecnie już nie. To znaczy, no, rzeczywiście jakby te osoby, które tradycyjnie kojarzymy ze środowiskiem Jabłoka, one faktycznie są postrzegane jako takie środowisko opozycyjne. No, przy czym jest to ugrupowanie, które jakby no, w obecnych warunkach już nie ma realnie wpływu na sytuację polityczną. Na to też się nakładają, musimy też o tym pamiętać, jakby pewne spory, które czasami występują jakby w ramach samego tego realnego środowiska opozycyjnego, bo oczywiście w momencie, kiedy urosła tutaj ranga Nawalnego, nastąpił jakiś rodzaj takiej no, umownej konsolidacji tak, wokół tej postaci, ale tak naprawdę jakbyśmy prześledzili historię tej realnej rosyjskiej opozycji w okresie nawet już tylko putinowskim, to oczywiście jakby cechą charakterystyczną jest to, że tutaj były i wewnętrzne spory, podziały, mimo tego i tak słabego, czy tej słabej pozycji, którą te środowiska mają. Więc tutaj jakby znaczenie tego typu partii jak Jabłoko jest jakby z punktu widzenia aktualnego systemu naprawdę mniej niż marginalne. Czyli w zasadzie opozycji w parlamencie nie ma, tak troszeczkę podsumowując. Nie ma. Ta partia, którą państwo też zresztą umieścili, tak, Nowi Ludzie, też na to warto zwrócić uwagę, to też nie jest żadna jakby siła opozycyjna, bo to jest jakby taka siła, która dołącza właśnie jako coś koncesjonowanego, tak? A jednocześnie można to bardzo inteligentnie sprzedać z perspektywy Kremla, bo i sama nazwa, tak, Nowi Ludzie, o proszę bardzo, jakby wpuszczamy też jakieś nowe postaci, więc Kreml może też wizerunkowo to sprzedać jako taką formę no, poszerzania tego pola pluralizmu, chociaż w rzeczywistości, jak patrzymy uważnie na ten slajd, który państwo przed chwilą wyświetlili, no to oczywiście trudno jest mówić o tym, by jakikolwiek pluralizm tutaj w parlamencie rosyjskim występował. To jeszcze zapytam, czy głosowali ludzie, którzy mieszkają w Donbasie, bo jeżeli chodzi o Krym, to tutaj z perspektywy Rosji sprawa jest jasna. Formalnie Krym jest właśnie zgodnie z prawem rosyjskim częścią Rosji i osoby, które na Krymie mieszkają, głosują w wyborach. Natomiast z Donbasem sprawa jest inna, ale z drugiej strony jakiś czas temu słyszeliśmy o tak zwanej akcji paszportyzacyjnej, czyli o wydawaniu obywatelstwa tym Ukraińcom, którzy mieszkają właśnie w Donbasie. Czy mieszkańcy Donbasu głosowali w tych wyborach? No oficjalnie oczywiście osoby, które w jakikolwiek sposób mogą wylegitymować się tym, że jako obywatele Federacji Rosyjskiej czy posiadające jakby dokument wskazujący na to, że mogą być traktowani jako obywatele Federacji Rosyjskiej, rzecz jasna mogą brać udział w tego typu elekcji. Natomiast ja bym zwrócił uwagę właśnie na to, że tak naprawdę odpowiedź na pytanie pana dyrektora jest bardzo trudna do takiej jednoznacznej weryfikacji, jeśli chodzi o liczby. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia jakby z wysokim poziomem nieprzejrzystości, nietransparentności. Sam fakt właśnie, że kiedy śledziliśmy spływanie wyników z tych nawet obwodów, które są na terenie Federacji Rosyjskiej, potem się okazywało, że są bardzo poważne rozbieżności pomiędzy tym, co ogłaszano na podstawie protokołów publikowanych i wywieszanych gdzieś tam na lokalach wyborczych, a tym, co ostatecznie trafiało do systemu elektronicznego. Więc tak naprawdę jednoznaczna, znaczy poza tym, że generalnie tak, to jakaś taka bardziej jednoznaczna odpowiedź na pytanie, jaka tutaj była skala zaangażowania i w jaki sposób to się przełożyło, jest naprawdę bardzo trudna, biorąc pod uwagę całą specyfikę tego tak zwanego procesu wyborczego, którego byliśmy świadkami, jeśli chodzi o Federację Rosyjską w ostatnich dniach. I tutaj musimy postawić kropkę. Pan doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę, zapraszam na jutro. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.